Ho, ho, ho! Dia Gwyczkonys Atotu, czyli tłumacząc irlandzkiego, cześć, jak się macie? Ja mam na imię Artur i witam was bardzo serdecznie w najnowszym świątecznym odcinku mojego vloga. W dzisiejszym odcinku chciałbym zacząć trochę inaczej, chociażby od świątecznego suchara. Puk, puk. Kto tam? Mary. Jaka znowu Mary? Merry Christmas. Tak więc nie przedłużając, zapraszam was na wspólną podróż po irlandzkich świątecznych tradycjach. Słysząc Boże Narodzenie, myślimy sobie o wspaniałych rodzinnych świętach, więc wydawać by się mogło, że wszędzie na całym świecie obchodzone są tak samo. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Jeżeli chodzi chociażby o Irlandię, to zwyczaje świąteczne i tradycje irlandzkie różnią się zdecydowanie od tych polskich. Zanim jednak przejdziemy do świąt, musimy się cofnąć na początek grudnia, gdzie Irlandczycy zaczynają celebrację. Tak jak u nas w Polsce 6 grudnia jest dniem obchodzenia dnia Świętego Mikołaja, kiedy to zostawiamy upominki dla naszych bliskich w butach, w Irlandii nie ma takowego zwyczaju. W Irlandii na początku grudnia obchodzony jest Dzień Świątecznego Swetra. Dzień Świątecznego Swetra ma swoje zasady. Należy przede wszystkim wpłacić nawet symboliczną sumę na rzecz wsparcia jakiejś organizacji, która pomaga dzieciom, albo na rzecz szpitala. Po wpłaceniu takiego datku osoba przychodząca do pracy ma prawo tego danego dnia założyć taki owy świąteczny sweter. Co się zaś tyczy kupowania prezentów, Irlandczycy również mają swoją świąteczną tradycję. 8 grudnia. 8 grudnia to najważniejsza data, jeżeli chodzi o mieszkańców Dublina i okolic, gdyż tego właśnie dnia, przed tymi czasami, zanim wszędzie były dostępne sklepy z wszelorakim bogatym asortymentem, kiedyś dawno temu, 8 grudnia, przyjeżdżał specjalny pociąg, właśnie zaopatrzony tylko i wyłącznie w świąteczne zabawki. Tego też dnia mieszkańcy Dublina i okolic przyjeżdżali do miasta tylko po to, żeby zakupić świąteczne prezenty. Jest w tym jakaś myśl przewodnia. Ja co roku obiecuję sobie, że kupię świąteczne prezenty wcześniej, bo nie lubię chodzić po sklepach, kiedy jest po prostu mega dużo ludzi. Ale z drugiej strony robię to właśnie w ostatnim tygodniu przed świętami, najczęściej w ostatnim tygodniu przed świętami. Właśnie lubię ten cały świąteczny antuaż, to, że gdzieś tam z głośników lecą świąteczne piosenki, wszystko jest przystrojone na święta, no po prostu świąteczny klimat. Dla ludzi, którzy odwiedzają Dublin w przedświątecznym szale zakupowym, jest jeszcze jedna niepisana świecka tradycja. Wszyscy wzruszeni faktem, że są świadkami narodzin nowej świeckiej tradycji. Otóż jeden ze sklepów, bardzo drogich sklepów, zwanych jako Brown Thomas, znajdujących się w centrum Dublina na ulicy Grafton Street. Ludzie tłumnie przybywają tam właśnie przed świętami, żeby nie tyle wejść do sklepu i coś kupić, tylko żeby właśnie zatrzymać się na chwilę przed sklepem, gdyż witryny tego sklepu co roku dekorowane są w inny sposób i zawsze poruszają innego rodzaju tematy. Można by powiedzieć, że to jest coś w rodzaju takiej współczesnej, nowoczesnej sztuki, tylko właśnie, która pojawia się typowo przed świętami w witrynie owego sklepu. No i właśnie, jeżeli chodzi o Wigilię, to Irlandczycy również mają Wigilię, chociaż nie jest ona aż tak bardzo celebrowana jak u nas w Polsce. Tutaj jest to bardziej skromna kolacja, jednak zdecydowanie tego wieczora wielu Irlandczyków po prostu spotyka się ze znajomymi i przyjaciółmi w pubach, by celebrować nadchodzenie świąt, albo po prostu spędzają ten czas w domu, kończąc ostatnie przygotowania przedświąteczne. Totalny syf, malaria. Wszystko. Najważniejszym dniem, jeżeli chodzi o obchody święta Bożego Narodzenia, jest właśnie Boże Narodzenie. Już od samego rana dzieci i cała rodzina spotyka się w pokoju, najczęściej kominkowym, gdzie przy choince otwierają prezenty. Tak jak u nas otwiera się prezenty po Wigilii, tak w Irlandii otwiera się prezenty samego rana w dzień Bożego Narodzenia. Później oczywiście spożywa się świąteczne śniadanie, niektórzy idą do kościoła, ale najważniejszym punktem Bożego Narodzenia jest bożonarodzeniowy obiad. I to, co dzieje się na irlandzkich stołach, to jest po prostu istne szaleństwo. Tak jak u nas, w większości domów wciąż jeszcze gdzieś tam są postne potrawy. Tak jeżeli chodzi o właśnie dzień 1 grudnia, to tutaj o stoły irlandzkie są naprawdę suto
zastawione. Tak spojrzałem na swój stół, czy jest suto zastawione, ale przecież nie mamy jeszcze świąt. Głównym gwoździem programu, jeżeli chodzi o irlandzki obiad bożonarodzeniowy, jest przede wszystkim wielki indyk, podawany z tradycyjnym irlandzkim stuffingiem, czyli po prostu z tradycyjnym świątecznym nadzieniem. Poza tym również podawana jest chociażby pieczona szynka. Do tego znajdziemy na pewno deskę z przeróżnymi rodzajami serów, poza tym wszelkiego rodzaju ciasta i desery. Najbardziej popularnym i najbardziej takim charakterystycznym deserem, jeżeli chodzi o Irlandię, jest świąteczny pudding, a także tak zwane mince pies. Jeżeli chodzi o świąteczny pudding, to powiem Wam szczerze, że jest to totalnie nie moja bajka, to jest coś w rodzaju polskiego keksa przesiąkniętego do granic możliwości rumem. W smaku, no mi to nie pasuje, Irlandczycy się tym zajadają. Natomiast jeżeli chodzi o deser świąteczny irlandzki, który jest moim ulubionym i który od czasu, kiedy przyjechałem do Irlandii, za każdym razem, gdy się pojawiam chociażby w Polsce na święta, czy nawet tutaj, to również musi się on pojawić wśród naszych polskich deserów. Jest to nic innego jak po prostu mince pies. Mince pies są to tradycyjne irlandzkie ciasteczka, które swój początek sięgają już średniowiecza i tak jak sama nazwa wskazuje, głównym wkładem w ciasteczkach mince pies była albo wątróbka, albo mielone mięso. W obecnych czasach, wiadomo, wątróbkę i mięso zastąpiły suszone owoce namaczane w rumie. Ciastka są przepyszne, najczęściej podawane na ciepło z odrobiną cukru pudru. Żeby poczuć w pełni ducha irlandzkich świąt, warto podkreślić to, że Dzień Bożego Narodzenia jest to dzień zarezerwowany tylko i wyłącznie dla rodziny. Czyli według Irlandczyków jest to dzień, w którym Irlandczycy pozostają w domach, nie chodzą w gości, nie chodzą na odwiedziny. Jedyną formą czy możliwością wyjścia z domu jest po prostu świąteczny spacer. Technicznie rzecz ujmując, święta w Irlandii trwają tylko jeden dzień. Dla Irlandczyków dzień Świętego Szczepana, czyli u nas w Polsce drugi dzień świąt, to przede wszystkim dzień sportu, dzień zakładów, dzień poświątecznych celebracji w pubach i restauracji, a także najważniejszy dzień poświątecznych wyprzedaży. Tego dnia większość restauracji, wszystkie puby i niektóre sklepy są otwarte. Warto tutaj wspomnieć, że jeżeli chodzi o pierwszy dzień świąt, to w Boże Narodzenie absolutnie wszystko jest pozamykane. Otwierane są tylko kościoły, nawet niektóre stacje benzynowe są tego dnia nieczynne. Być może tradycje i zwyczaje świąteczne związane z Bożym Narodzeniem w Irlandii różnią się od tych polskich, ale takim punktem wspólnym, który jednoczy zarówno święta Bożego Narodzenia w Polsce, jak i w Irlandii, jest to, że jest to czas przede wszystkim dla rodziny. I stąd też tutaj moja taka mała prośba do ludzi mieszkających na emigracji. Jeżeli macie wśród swoich znajomych albo przyjaciół ludzi, którzy nie wracają do rodziny, do Polski, pomyślcie o tym, czy nie warto byłoby takich ludzi zaprosić do siebie, nawet jeżeli nie na Wigilię, to chociażby na jakiś świąteczny obiad, tylko po to, żeby nikt w tym czasie nie czuł się samotny. Jako że w tym odcinku to już wszystko, chciałbym na zakończenie życzyć Wam przede wszystkim spokojnych, radosnych świąt. Niech ten czas będzie dla Was czasem odpoczynku, złapania relaksu i takiej chwili wytchnienia dla siebie. Spędźcie go tak jak lubicie, czy po irlandzku, czy też po polsku, czy jeszcze w jakimkolwiek innym stylu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. Ho, ho, ho. Cześć.